Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 9:00. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy JRG Malbork oraz OSP Stogi. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar budynku gospodarczego, konstrukcji drewnianej w pobliżu budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na miejscu też było bardzo silne zadymienie. Budynek gospodarczy już był całkowicie objęty pożarem. Stwarzał zagrożenie dla budynku mieszkalnego. Osób poszkodowanych z relacji właściciela nie było. Wszystkie osoby budynek mieszkalny opuściły przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Nasze działania polegały na podaniu prądu wody na płonący budynek gospodarczy. Jednym prądem wody ratownicy schładzali budynek mieszkalny, żeby nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na budynek mieszkalny. Straty szacowano na około 50 tysięcy złotych. Wiadomo, czy to podpalenie, czy samozapłon? To znaczy, prawdopodobnie było to nieprawidłowa eksploatacja pieca wewnątrz tego budynku gospodarczego. To był taki piec typu koza. No i od tego pieca prawdopodobnie doszło do zapłonu.